obowiązków. Ja tak sądzę. Radni winni mieć podstawową wiedzę z zakresu finansów miasta, znać dobrze potrzeby swoich wyborców i konsultować z nimi wszelkie poczynania samorządu. Wtedy budżet w całości będzie obywatelski, oczywiście prócz zadań powierzonych gminie. Rada miejska nie może być jak dotychczas atrapą demokracji, narzędziem samowoli burmistrza. Do tego potrzeba jednak światłych i odważnych radnych. To taka moja uwaga. Jeden. Główną atrakcją Wadowic jest postać papieża. Dla mieszkańców to nie tylko splendor, ale wymierny zysk. Miasto jest od lat celem turystyki i to nie tylko pielgrzymkowej. Zawsze znaczyło jako centrum administracji, szkolnictwa, przemysłu i handlu. Wadowice poprzez życzliwe i rozsądne działania samorządu mogą stać się atrakcyjne osadnicze, by tu jednak zamieszkać, a nie emigrować. Wadowice, według mnie, to nie strefy przemysłowe i inkubatory przedsiębiorczości czy supermarkety, które zniszczą atrakcyjny turystycznie pejzaż małomiasteczkowy, ale życzliwość samorządu dla ochrony rodzinnego handlu, małej przedsiębiorczości i usług, zwłaszcza w kierunku podnoszenia jego walorów turystycznych i obsługi turystów. Centrum miasta poprzez, no to są już szczegóły takie, ale ja uważam, że jesteśmy w stanie zachować tą atrakcję w postaci takiego późno-galicyjskiego, rozwiniętego miasta. Nie pchać się w uprzemysłowianie tej enklawy, którą nam historia zostawiła, a nawiasem mówiąc, tak sobie pomyślałem, że szkoła rolnicza, to już jest do powiatu, ale z gminą Tomice, szkoła rolnicza posiada potężne tereny. Przy zmianie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tomice jest tam szansa zrobić poza obrzeżem miasta strefę ekonomiczną i w ten sposób rozładować jakoś bezrobocie i zindustrializować trochę okolice Wadowic, ale nie samo miasto. O komunikacji tu bardzo dużo było mówione. Ja cały czas sądzę, że im to PDI będzie, nim dojdzie. Uważam, że należy zweryfikować obszar Natura 2000. Ktoś za tym musi pogonić, bo to nie jest tak, że tam Unia wymyśliła, a my jak te lepy przedtem za Związkiem Radzieckim, teraz za Stanami Zjednoczonymi i bierzemy wszystko, jak nam dadzą. Droga północ-południe, kontynuacja starej obwodnicy, którą jeszcze Skrzypczak zaczął budować za terenami Maspeksu i przeprowadzenie jest jej na południe, w stronę Dzwonka, tam gdzie teraz ścieżka rowerowa powstała ostatnio na bazie linii. Udrożni całkowicie, to znaczy odciąży ruch, główny ruch Śląsk-Zakopane. Zauważcie Państwo, że za chwilę przyjdzie Muchacz z Zaporą. Cały ten Śląsk, prawie 4 miliony ludzi, który co któryś dziesiąty, będzie zasuwał dodatkowo w stronę Mucharza. My się za chwilę udusimy z powodu tej prowizorki, którą władza samorządowa zrobiła tą małą obwodnicę. Budżet miasta należy do najwyższych powiecie. My się nigdy nie zastanawiamy. Miasto jest drogie. Zauważcie Państwo, że litr paliwa Wadowica, bułka, cokolwiek, jest droższe, już nie wiem, że mam to powiecie w Suchej, ale o wiele droższe niż Zator, gdziekolwiek. Miasto ma potężne... Budżet miasta jest porównywalny z budżetem powiatu. Miasto nic przez te lata za to nie otrzymało. Basen i szkoły. To w byle pipidówach, małych gminach, przepraszam za wyrażenie, małych gminach to samo powstawało przy mniejszych budżetach. Ja uważam, że żeby miasto było życzliwe dla swoich mieszkańców, przede wszystkim życzliwe dla swoich mieszkańców, jest to miasto w stanie nie doić mieszkańców za pomocą wysokich podatków od nieruchomości, podnoszonych za chwilę, bo jak się garaż wybudujesz, to będzie walniemy jeszcze więcej, bo tak władza, my tak pojmujemy samorząd, że jest jakaś władza, która doi nas podatkami. A powinno być całkiem odwrotnie. Miasto stać na to, żeby stworzyć atmosferę życzliwości wobec obywateli, żeby obywatele chcieli w tym mieście mieszkać, a nie nadawali bez przerwy na burmistrza, na władzę, bo to, bo tamto. Uważam, że miasto stać na to, żeby dostosować podatki te lokalne do średnich, które są Cucha, Andrychów i tak dalej. No to tyle, dziękuję, wesoło i przepraszam.